Witam wszystkich bardzo serdecznie w ramach odmrożenia sportu i powrotu do sportu i tutaj co związane z tym programu Połączmy się na sport nowo. Zaprosiliśmy dzisiaj specjalistów ze Sporto Clinic, z którymi będziemy chcieli porozmawiać na tematy zdrowia sportowców i aby wszyscy Państwo mogli z tego jak najwięcej skorzystać. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Sorysz, jestem ortopedą, reprezentuję Sporto Clinic, klinikę, w której na co dzień leczymy m.in. sportowców. Panie doktorze, jak zdrowo przygotować się do treningu? Patrzymy tutaj w aspekcie zdrowotnym. Nie pytam Pana o tym, ile kilometrów należy przebiec, albo w jakim tempie należy wykonać jakiś odcinek, ale po prostu, żeby Pan mógł tutaj naszym biegaczom powiedzieć, jak zdrowo biegać. Tak naprawdę wszystko zależy od nastawienia naszego i jak bardzo profesjonalnie traktujemy bieganie. Trudno tutaj ujednolicić odpowiedź, bowiem wśród nas są i amatorzy, którzy lubią biegać. Kiedyś było takie modne hasło, biegam, bo lubię. No ale są też osoby, dla których bieganie jest celem życia, którzy właściwie całe życie podporządkowują temu sportowi. Jeśli chodzi o tą pierwszą grupę, istotne jest to, aby poznać przede wszystkim swój organizm. Co to znaczy? Jest to związane z tym, żeby poznać swoje możliwości, żeby poznać, właściwie zaplanować i przygotować treningi. Muszę powiedzieć, że w tej grupie osób pojawiają się czasami kontuzje związane z tym, że my przez cały tydzień bardzo pasywnie się zachowujemy, nie jesteśmy aktywni, poświęcamy wiele godzin w pracy, po czym przez weekend czy w piątek, od piątku już począwszy, postanawiamy nadrobić wszystko to, co powinniśmy rozłożyć na cały tydzień. Pojawia się takie hasło wojowników weekendowych, weekend warriors, ludzi, którzy postanawiają za wszelką cenę nadrobić to, co powinni zrobić w ciągu całego tygodnia. A nawet czasem jak nie nadrobić, ale zaplanują sobie już tak, że w ciągu 3 dni zrobią tyle i tyle kilometrów, co też nie jest dobrym właśnie rozwiązaniem. Lepiej tak jak pan doktor zaczął, rozłożyć to na praktycznie cały tydzień. No tak jak pan dobrze wie ze swoich doświadczeń, nie da się sportu uprawiać tylko jednostkowo w poszczególne dni, żeby osiągnąć jakiekolwiek rezultaty, ale tak przede wszystkim dla tej części amatorów, żeby to było bezpieczne, musi to być rozłożone w czasie. I to jest pierwszy aspekt, czyli musi być to systematyczna praca, wpisana w kalendarz, dwa, trzy razy w tygodniu, to jest chyba takie minimum. Wszyscy sportowcy to podkreślają. Przede wszystkim to poznanie swojego organizmu łączy się z tematem, który się nazywa rozgrzewka. Ta rozgrzewka jest niezwykle ważna i oczywiście, jeżeli mówimy o 40-latkach, którzy po okresie zaangażowania w pracę nagle postanowili wrócić do sportu i w głowie mają to, co potrafili zrobić w szkole podstawowej, że właściwie tak, że ta rozgrzewka nie była taka potrzebna, tylko jak najszybciej zagrać w tą piłkę albo pobiegać. Patrzą, że nie mają czasu na tą rozgrzewkę. O to chodzi. No to stąd się biorą problemy, stąd się biorą zapalenia ścięgna Achillesa, stąd się biorą urazy stawu skokowego, stawów kolanowych, różne entezopatie, naciągnięcia mięśni, bóle mięśniowe, które później skutecznie utrudniają kontynuację systematyczną tego sportu. Pierwsze dwa treningi, jakieś wysiłki, okazuje się, że trzeba właściwie zająć się leczeniem. Na świeżości, a potem się zaczynamy tak. Należy się właściwie zająć leczeniem, a nie kontynuacją tego, co byśmy chcieli zrobić. Zatem trening musi być mocno zaplanowany. To jest z jednej strony i łatwa, ale i trudna rzecz, no bo wydając co to oznacza przygotować się do treningu, poruszać się, robić kilka przysiadów, kilka skłonów, ale nie o to chodzi. Tak naprawdę każdy trening jest związany z rodzajem aktywności, jaki wykonujemy. Jeśli mówimy o bieganiu, musimy przede wszystkim dobrze rozgrzać wszelkie stawy, więzadła, ścięgna. Oczywiście tutaj główne obciążenie jest w zakresie kończyn dolnych, ale nie należy też zapominać o mięśniach grzbietu, o mięśniach brzucha. One stanowią pewien kompleks.
I czyli to przygotowanie do, właściwe do treningu pozwoli nam nie tylko ten trening efektywnie wykorzystać, ale przede wszystkim uniknąć kontuzji. I to jest niezwykle ważne. Druga grupa, czyli osoby, które bardzo profesjonalnie podchodzą do treningu, oni są zawodowcy amatorzy. Zawodowcy amatorzy. To są osoby takie, które... Trenują jak zawodowiec, a żyją jak amator. Żyją jak amatorzy. Natomiast oni już bardziej są zaangażowani, czytają na różnych forach, spotykają się, rozmawiają i tak dalej. I tutaj to ryzyko jak gdyby kontuzji jest troszeczkę mniejsze. Są bardziej mniejsze. Świadomi, tak. Ale też często właśnie od tego ogromu informacji zaczynają mieć duże problemy, co wybrać, żeby było właśnie dla niego dobre, prawda? Jak najbardziej. To jest jeden z podstawowych takich błędów, bo wiedza internetowa jest wiedzą dobrą. To nie można mówić, że jest to wiedza zła, ale ona ma jedną wadę. Jest to wiedza wirtualna. Okay. Tak naprawdę ona zawiera wiele różnych prawd i półprawd, które wynikają z doświadczeń różnych ludzi, różnych organizmów. Mnie pomogło to, mnie zaszkodziło to i tak dalej. No nie można tego bezpośrednio do siebie... Też nie można tego generalizować, bo każdy jest indywidualny. Każdy jest inny. I tutaj, jeżeli chcemy uprawiać bardziej wyczynowo sport, tak amatorsko, ale bardziej wyczynowo, to jednak powinniśmy sięgnąć po sprawdzone wzorce, sięgnąć po pomoc czy fizjoterapeuty, czy trenera personalnego, czy osób... Czy też zacząć może od lekarza zrobić badanie EKG, zobaczyć, czy nie mamy jakichś przeciwwskazań. Jak najbardziej. To są takie sytuacje, kiedy poznanie swojego organizmu w kontekście wielkości wysiłku jest kluczowe. No i w inny sposób to się kończy źle i tak powiedziałem, zamiast myśleć o kolejnym treningu, to myślimy o kolejnym lekarzu. Trzeba mieć świadomość, że te błędy nie powodują zwykle jakichś drastycznych schorzeń, ale bardzo uciążliwe schorzenia, zapalenia ścięgien, entezopatie, zapalenia mięśni, przewlekłe, które się bardzo powoli leczą, bardzo są niewdzięczne do leczenia i pacjenci z jednej strony... Trudne do tego, żeby jednak wytrzymać, żeby nie wyjść, prawda? O to chodzi, bo tutaj jest właśnie potrzebna cierpliwość, powstrzymanie się od pewnej aktywności, a już mnie nie boli, to pewno już mogę takie próbowanie i to wszystko... Lekarz powiedział 3 tygodnie, ale po 2 już nic nie czuję, to może spróbuję, prawda? I potem wracamy znowu do 3. To jest podstawowy błąd, który popełniamy. Także myślę, że w tym temacie przede wszystkim tak, poznanie swojego organizmu, jeżeli jesteśmy w stanie sięgnąć po sprawdzone metody ustalania swojej wydolności, tak jak rozpowszechniające się badania wydolnościowe, czy tak zwane back in action, które ustalają nasz poziom wydolności, mało tego pozwalają nam po okresie jakiejś kontuzji, czy dłuższego weryfikować, żebyśmy wiedzieli do jakiego poziomu też powinniśmy biegać. I możemy dojść. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, już systematyczne przygotowywanie się, ta rozgrzewka, która musi być dobrana do naszego organizmu, ale do rodzaju sportu, jaki uprawiamy. No i trzecia rzecz, systematyczność samych treningów. Bardzo precyzyjnie rozpisany program, jeśli chodzi o tą część bardziej wyczynową. Tu mogę jeszcze tylko powiedzieć, że z punktu widzenia zdrowotnego, dla osób takich bardziej amatorów, dużo bardziej zdrowe są marszobiegi, są krótsze biegi, 5-6-kilometrowe, niżli, żeby nagle startować i biec tam 15 kilometrów, czy ileś. Czy maraton? No dlatego, że oczywiście w pewnym momencie może i nawet w jakiś sposób to przebiegniemy, tylko że jakim kosztem, jakim skutkiem, dokładnie. Przygotujmy się stopniowo do tego maratonu poprzez, tak jak pan doktor powiedział, krótsze dystanse, krótsze biegi, właśnie tą najłatwiejszą formę, czyli tego marszobiegu, później już samego truchtu i biegu, niż właśnie intensywnie, ale i rzucając się jeszcze dodatkowo na jakieś tam długie dystanse. Jak najbardziej. Tutaj jeszcze jest temat taki, że sam na przykład marszobieg, który jest związany ze zmianami tempa biegu, jest najlepszą formą adaptacji organizmu. Organizm ma możliwość przystosowywania się, praca serca jest zróżnicowana i tak naprawdę dla wydolności tego serca to jest dużo lepsza wersja niż systematyczny, taki jednostajny bieg przez ileś kilometrów. Do tego trzeba być przygotowanym. Jak ktoś nie wie, czy intensywność jest dobra, czy niska, określić niską, nie ma do tego sprzętu, paska,
na klatce piersiowej, który monitoruje, to taka porada, jeśli jesteście w stanie biec i swobodnie rozmawiać z kimś, z kim biegniecie, to na pewno ta intensywność jest niska. Jeśli zaczynacie się zapowietrzeć, zaczynacie wam brakować tego tchu, to na pewno jesteście w strefie już takiej wyższej, dlatego weźcie też takie rzeczy pod uwagę. Mamy już ciepło, coraz cieplej, panie doktorze, mamy lato i tutaj też mogą być problemy związane z tym odwodnieniem, z tym jak nasłonecznieniem. Jak sobie z takimi rzeczami radzić? No tak, to jest duży problem, dlatego że znowu korzystamy z wzorców niewłaściwych, mamy pewne ambicje i wydaje nam się, że skoro różne osoby gdzieś tam w internecie, w telewizji, przy różnych filmach potrafią biegać, pokonywać duże odległości bez względu na warunki atmosferyczne, czy pada, czy jest słońce i tak dalej, no to my też to potrafimy zrobić. Prawda? Zwłaszcza teraz modne ultramaratony, no to jest bardzo spektakularne, ale tak naprawdę to jest ciężka praca, to są ludzie, którzy się przygotowują do tego latami i ten organizm przygotowują do takiego dużego wysiłku. I teraz tak, no tak naprawdę z punktu widzenia zdrowotnego, jeżeli mamy duże temperatury, powinniśmy unikać biegania w dużych temperaturach. Jeżeli zatem co zrobić w lecie? No tak naprawdę trzeba byłoby wstać wcześniej, o tej godzinie 5, o godzinie 6 najpóźniej, w zależności od prognozy pogody i przy tej temperaturze najwyżej 20 parę stopni wyjść i pobiegać. Albo poczekać, chociaż słońce zajdzie już albo potem w drugą stronę do wieczora. Dlatego, że pozornie bieganie w takiej wysokiej temperaturze, niby gdzieś tam w cieniu, wydaje się bezpieczne, ale odwadniamy się błyskawicznie, taka temperatura fatalnie wpływa na nasz układ krążenia, no i też oczywiście musimy mieć picie. Mieć obowiązkowo, pamiętajcie, jeśli jest ciepło, wychodzicie na odległości minimum, które będą te 30 minut trwały, zabierzcie ze sobą butelkę wody, na szczęście nawet jeszcze, żeby ta woda może była nawet jakimś izotonikiem i cały czas tą wodę, że tak powiem, korzystajcie z niej. Jak często wtedy, panie doktorze? No tak naprawdę powinniśmy co kilkadziesiąt minut popijać tą wodę. Trudno mówić tutaj o odległościach, bo to wszystko zależy. Ale 10-15 minut, co 10-15 minut warto. Tak, jeżeli jest to bardziej intensywny bieg, jeszcze bieg gdzieś tam związany z nierównościami terenu, z różnym zróżnicowaniem, no to bezwzględnie tutaj powinniśmy nie wstydzić się tego. To nie jest objaw niewydolności, znaczy takiej nieprzygotowania i słabości, tylko to jest objaw rozsądku. Powinniśmy korzystać z tej wody, bo później się pojawiają kurcze mięśniowe, dolegliwości bólowe, te mięśnie zaczynają funkcjonować inaczej, zakwasy. Woda jest konieczna. My się w większości składamy z wody. Też pijąc się chłodzimy, prawda? Obniżamy trochę temperaturę. Te płyny też pamiętajcie, żeby były chłodne, na pewno chłodniejsze niż temperatura powietrza. Też nie ma problemu, żebyście biegali na jakiejś krótszej pętli wtedy, zostawiając sobie to picie i sięgając po to, nawet na chwilę się zatrzymując, to też wam pomoże zrobić 2, 3, 4 łyki wody i potem dopiero rozpocząć następną pętlę, bo to też jakby was w dwie sposób zabezpieczy. Raz, że nie będziecie biegać z tym piciem, będzie trochę łatwiej. Druga sytuacja, żebyście się nawadniać, bo będziecie mieć to picie. A trzecia sytuacja, że zawsze możecie skończyć, a nie, że często jest tak, że wybiegniecie w jedną stronę, jest to 10-12 km i muszę wrócić, prawda? No bo w obciach nie mam nic na bilet, gdzieś tam nie ma żadnej pomocy z zewnątrz, no i ktoś wtedy powie, nie no, no muszę wrócić i dodatkowo może spowodować jakieś tam jeszcze dodatkowe przegrzanie i skutki mogą być olbrzymie. No jak najbardziej. Trzeba mieć świadomość, że im wyższa temperatura zewnętrzna i przy tym samym wysiłku będziemy więcej oddawać wody przez skórę, przez parowanie i tak dalej. No i to jest podstawowa zasada. Musimy dbać o swoje zdrowie. To bieganie, ten sport musi być przyjemnością. No, zgodnie z zasadą. Biegam, bo lubię. Dokładnie. Prawda? Nie biegam, bo muszę, biegam, bo koledzy... Bo się założyłem, bo komuś muszę coś udowodnić i tak dalej. Prawda? Tak dalej. Ono przede wszystkim, tak jak mówimy tutaj z panem doktorem, ono musi być bezpieczne, zdrowe, no i spełniać tą formę takiego właśnie przyjemności, żeby po to dalej sięgać. No bo jak coś jest nieprzyjemne, to za chwilę się zniechęcimy do tego wszystkiego. Ja muszę powiedzieć, że ci, którzy postanowili czy wrócić do biegania, czy rozpocząć tą przygodę z bieganiem, powinni sobie uświadomić, że to nie o to chodzi, żeby od razu móc biec i przebiec 5 km czy 10 km. Do tego dochodzi się stopniowo. Najlepiej to połączyć w marsz obiegi. To trzeba się, organizm musi być przyzwyczajony do zmiany rodzaju wysiłku.
posiłku, z którym przez większość godzin w tygodniu nie ma nic wspólnego, prawda? Dokładnie. No my robimy treningi całoroczne dla naszych biegaczy, dla miasta. W każdą niedzielę spotykamy się i staramy się właśnie o tych rzeczach, o których pan doktor tutaj wspomina, mówić. Też jakby nauczyć ich. Czasem nawet dobiegamy. Mamy czasem jakieś napoje ekstra, które są przygotowane. W zimie nawet w drugą stronę te napoje jakieś ciepłe, które też pełnią rolę jakby nawadniania, ale również ogrzewania. No akurat w lecie powinien być zupełnie odwrotnie. Nawadniamy, ale chłodzimy. No i tutaj myślę, że warto przyjść z butelką na taki trening, warto mieć ze sobą to picie i uzupełniać wodę. Warto skorzystać z takich opcji, gdzie można potrenować z osobami, które mają doświadczenie, które chcą przekazać swoje doświadczenie, gdzie możemy podglądać. Nie wszystko się usłyszy w rozmowie, natomiast można podpatrzeć czasami i stąd się pojawiają pewne wątpliwości później po treningu czy w trasie, a czemu to tak, a tam, a oczywiście cała dyskusja, jakie to można tu dyskutować długo, jakie buty, czy to ma jakieś znaczenie, czy jaki ubiór i tak dalej, jak w lecie, jak w zimie. To są tematy na pewno na kolejne nasze rozmowy, ale podglądnięcie osób, które mają doświadczenie, to jest dużo osób do Was trafia do sportoklinik takich właśnie z problemami związanymi z jakimś tam nieodpowiednim rozpoczęciem czy wcześniejszych treningów, czy po prostu właśnie z jakimś tam... Znaczy 90% osób, które trafiają właśnie z treningami, z kontuzjami sportowymi, to są osoby, które w sposób niewłaściwy rozpoczęły treningi. Czy tam oczywiście pozostałe 10% to są osoby, które na skutek... Podgłosić się różne mogą zdarzyć. Tak, oczywiście. Tak, skręcił trening, nogę, źle postawił. Tak, ale nawet dobrze zaplanowany trening może się być związany z jakimś tam przeciążeniem. Tak. To jest normalne. Natomiast 90%, tak jak powiedziałem, to jest kwestia pewnych błędów, takiego przeszacowania swoich możliwości. Ja zawsze mówię, że kartka przyjmie wszystko, organizm niekoniecznie. Tak najbardziej. Także planujcie trening, ale planujcie z głową i oby jak najmniej było właśnie takich rzeczy, gdzie trzeba będzie korzystać ze specjalistów, ale jeśli już będzie taka potrzeba, to na pewno takich mamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.